Okupacja sowiecka. W naszej rodzinie pochłonęło 11 osób ze strony matki. Rodzina ta nazywała się Hillebrandowie. A przyczyna była zupełnie prozaiczna, bo to nie było ani jakiejś kradzieży, za co można było ludzi wsadzać, czy karać, czy polityki. Po prostu potrzebne były mieszkania. Oni już wcześniej widzieli, że te tereny będą anektować, że będą się tam zadumawiać na dobre. I w nocy zajeżdżały samochody, łomotali kulbami do drzwi, 10-15 minut, zbieraj się na samochód, na dworzec, do wagonów kolejowych. Podróż trwała 3 tygodnie, mrozy niesamowite, na miejsce docierały tam tylko niedobitki z transportu. No i z tej rodziny, a stało się tak dlatego, że do ciotki przyszła jej siostra z dziećmi i zostali na noc. I ci zupełnie przypadkowo zostali zgarnięci razem z Hillebrandami. No i w sumie 11 osób nie wróciło. Gdyński. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Kiedy w alejce wśród par roześmiany upływał szczęścia nam miły czas. I tylko rudy kasztan mi został, mały talizman minionych dni. I ta piosenka jesienna prosta, która o tobie przypomnie mi. Kochany, kochany, lecą z drzew jak dawniej kasztany, prost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad. Jak wtedy, gdy w alejce rudy kasztan mi dałeś i serce, potem rzekłeś trzy słowa i nic więcej, że kochasz mnie i miast.